Szczęść Boże! Zielona Góra i okolice idealnie nadają się do rozegrania z dzisiejszej sceny. Winnica. A w niej grupa ludzi, którym wydaje się, że pracują na nie swoje sukcesy. Dlaczego? Bo mają pomysł, jak ową pracę przerobić na swoje zasługi. Przecież mogą powiedzieć, że im się to należy. Pocie czoła pracowali, aby zebrać plon, z którego nie zobaczą zysku. A nie chcą takiego obrotu spraw. Chcą sobie przywłaszczyć to, co wydaje się takie ich własne. Nie wierzą, że gospodarz odda im należną część. Chcą zawalczyć, posuwając się do zbrodni. Pamiętacie słowa: jeśli pościcie, namaście sobie głowę i czyńcie to w ukryciu, bo ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie? Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że nie wszyscy w to wierzą. Przecież my jesteśmy tacy samodzielni, tacy zdolni, tacy zaradni. Co tam z jakimiś obiecankami? Jak nie zawalczymy, to nie będzie nasze. Dziś w wielu przypadkach wychodzi właśnie ta ludzka słabość wyrażona w słowach należy mi się. Należy mi się zostanie chrzestnym, bierzmowanie, rozgrzeszenie, pogrzeb. To ze spraw kościelnych. W szkole należy mi się dobra ocena za słabe wyniki. W życiu należy mi się szacunek za chamstwo. W pracy należy mi się podwyżka za lenistwo. Roszczeniowość to współczesna choroba, która trawi ludzi z zawiści. Myślę sobie, że to żałosne, iż w taki sposób próbujemy zawalczyć o uwagę. Przedwczoraj powiedziałem, że gwałtem zdobywa się Królestwo Niebieskie. Ale ów biblijny gwałt nie jest tożsamy z terroryzmem przedstawionym w dzisiejszej Ewangelii. Kilka dni wcześniej też mówiłem, że nawet jak dzieje się źle, to Bóg tak zadziała, żeby wyszło to na dobre. Warto dziś także sięgnąć do czytania z Księgi Rodzaju, która opisuje losy Józefa. Jego historia jest niemalże lustrzanym odbiciem historii Jezusa. Zawiść sprawia, że nasze zachowanie staje się nieprzemyślane, jakbyśmy stracili wzrok. Zaślepieni rządzą posiadania. Nie zawsze chcemy posiadać coś materialnego. Zwyczajnie chcemy mieć rację i przywileje. Tak jak w historii Józefa, bracia byli zazdrośni, że ojciec miłuje najmłodszego brata, a od nich wymaga. My nie chcemy stracić palmy pierwszeństwa przed ojcem. Ten, który czyni dobro, które podpowiada mu serce, staje się wyrzutem dla tych, którzy tego nie potrafią. Bo strasznie ciężko jest ustąpić z raz obranej drogi. Strasznie ciężko jest spuścić z tonu, z postawy groźnej i wymagającej posłuchu. Zawiść bierze się z zazdrości. Zazdrośnik pragnie zła dla innych, a dla siebie pożąda cudzego dobra. Zazdrość i zawiść to defekt miłości. Nieustanne poczucie rywalizacji sprawia, że uciekamy się do eliminowania konkurencji. Bierzemy udział w wyścigu szczurów, przez co tak naprawdę tracimy, a nie zyskujemy. Tracimy zdrowie i czas, przyjaciół, rodzinę, poczucie własnej godności. Nagle się okazuje, że już nie potrafimy żyć inaczej. W wyniku takiego życia czujemy się zakompleksieni. Nie potrafimy cieszyć się z tego, co posiadamy i kim jesteśmy. Nie potrafimy docenić drobiazgów. Ciągle potrzebujemy drugiego człowieka, żeby się porównywać. Żyć jak człowiek zazdrosny to właściwie nie żyć wcale. Nie do tego jesteśmy powołani. Nie mamy być jak dzierżawcy winnicy, którzy nie potrafią czerpać z tego, gdzie się znajdują. Nie mamy być jak starszy syn, który po powrocie marnotrawnego brata ma pretensje do ojca, że nic mu nie dał, choć ciągle pracował. Taka chęć uniezależnienia się od ojca, od Boga, sprawia, że się sam zatracam i gubię. Może za bardzo skupiam się na tym, co mam zrobić, a nie na tym, co otrzymuję. List do Filipian niesie nam takie słowa. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niezdrowego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej postawionych od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też drugich. Bóg daje nam czas na leczenie z grzechu, czyli na nawrócenie. Daje nam czas na miłość. Prawdziwa wielkość człowieka jest dziełem Boga. Bóg przeznacza człowieka do czegoś więcej, niż człowiek może osiągnąć swoimi siłami. Nawet jeśli czynimy rzeczy straszne, w oczach Boga wciąż pozostajemy Jego dziećmi. Ta wielka godność jest nieusuwalna. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.